Namaste, witajcie. Ja nazywam się Bart Pałyga, a to jest program Na strunach świata. Dzisiaj przeniesiemy się do Indii. Indii, w których tradycja sięga 5000 lat wstecz, a muzyka jest bardzo wyjątkowa, bardzo inna niż nasza, a instrumenty czasami wyglądają jak z zupełnie innej planety. Jest to chyba muzycznie mój ulubiony kraj, a na pewno pochodzi z niego mój ukochany instrument, o którym dzisiaj opowiem. Ale zacznijmy od początku. Przedstawię Wam muzykę klasyczną. Klasyczną, czyli taką, która u nas jest grana w filharmonii i często z nut, a w Indiach jest zupełnie inna. W Indiach jest improwizowana, czyli tak jak u nas w jazzie muzyk stwarza muzykę jakby na żywo, wymyśla ją, komponuje, czyli każdy utwór jest trochę inny od poprzedniego i nawet jak się próbuje dwa razy zagrać to samo, to nigdy nie jest dokładnie tak samo. Ale ponieważ jest to muzyka klasyczna, to obowiązują też pewne zasady. Czyli na przykład taka klasyczna kompozycja zwana raga ma ustalony zestaw dźwięków. I ten zestaw dźwięków, zwany skalą, może być używany tylko wedle pewnych zasad. Czyli na przykład w górę gra się pewne dźwięki, a w dół już nie. Jest na przykład wadi, czyli król dźwięków, którego trzeba grać często i długo się na nim zatrzymywać. I sam wadi, czyli taki wicekról, trochę mniej ważny, ale jednak trzeba o nim pamiętać. Co ciekawe, każda raga ma przypisaną porę dnia. To tak jakby u nas nad nutnami ktoś napisał orkiestrze grać tylko od zmierzchu do późnej nocy. Albo tylko o świcie. W ragach jest to bardzo ważne, czyli to kiedy się je wykonuje jest jakby częścią utworu. Ale najważniejszy jest nastrój, czyli każda raga ma przypisany nastrój i tych nastrojów jest cała gama, jest ich dużo więcej niż tylko smutny i wesoły. I dobry muzyk, mistrz, czyli po hindusku ustad albo pandit, są dwa wyrazy, które opisują takiego docenionego już muzyka, potrafi ten nastrój w człowieku wzbudzić za pomocą jedynie kilku dźwięków. Oczywiście mistrzowie są również wirtuozami, czyli potrafią swój instrument obsługiwać w sposób technicznie nieprawdopodobny, bardzo sprawny, ale nie to jest najważniejsze, kto najszybciej potrafi grać, albo kto potrafi zagrać rzeczy niemożliwe, ale kto potrafi w człowieku ten nastrój najlepiej uruchomić. Natomiast, żeby w ogóle instrument zaczął grać, w muzyce Indii potrzebne jest tło. I za tło jest odpowiedzialna tampura. To jest tampura, chyba największy rozmiar tampury. Jak ją podnoszę, to pewnie już się nie mieści w ekran. Może wejdzie w szerz. No jest trochę niższa ode mnie. Ma tutaj taką wielką tykwę. Jest pięknie zdobionym instrumentem, zobaczcie. A co ciekawe, ma cztery struny i wydobywa się z niej tylko i wyłącznie i tyle. Natomiast ten dźwięk jest bardzo ważny dla Hindusów. Żaden szanujący się muzyk nie zacznie grać, dopóki nie usłyszy dźwięku tampury. Ten dźwięk powstaje, kiedy te struny oparte o kościany mostek wibrują w ten sposób, że zaczynają jakby brzęczeć. Po to są te nitki, żeby to brzęczenie bardzo precyzyjnie wyregulować, po to, żeby te dźwięki rozkładające się jakby na składowe, na części pierwsze, mieszały się w taką chmurę. Niektórzy mówią, że tampura to jest takie muzyczne kadzidło. Mi się ta nazwa bardzo podoba. Dlatego po prostu tak snuje się w tle jak dym i wprowadza taki specyficzny nastrój. W zasadzie nie nastrój, tylko atmosferę jakiegoś skupienia, celebracji. Jest to naprawdę wyjątkowy efekt. Teraz już można sobie taką aplikację w telefonie zainstalować, ale ja nie jestem fanem tego rozwiązania. Natomiast no, jest to tak wielki instrument, że czasem kłopot jest zabrać go do samolotu. I Hindusi, którzy są rozchwytywani na świecie, gdyż są bardzo sprawnymi muzykami, no, szybko wpadli na pomysł, kiedy pojawiły się te urządzenia elektroniczne, żeby tampurę zmniejszyć do rozmiaru aplikacji. No ale prawdziwa tampura wygląda tak.
i każdy szanujący się muzyk woli mieć żywego tampurzystę. I ja sobie tą tampurę nagram. Już nam brzmi tampura w tle, a ja będę opowiadał dalej. Otóż w klasycznej muzyce Indii do zagrania ragi potrzebna jest tampura, czyli tampurzysta. Muzyk, który gra rytm, na przykład na takim instrumencie, który nazywa się kanjira, zaraz o nim opowiem. I muzyk, który gra na instrumencie melodycznym, czyli jest to trio. I to jest podstawowy skład, taki najważniejszy w muzyce klasycznej. Nie są to wielkie zespoły, ale te trzy osoby absolutnie wystarczą, żeby wyrazić wszystko, co Hindusi uważają w muzyce za ważne. No właśnie, to jest bębenek z południowych Indii. O, w zasadzie to jest oryginał. Już tłumaczę, dlaczego to jest oryginał, a to nie. Otóż te instrumenty tradycyjnie są robione, tutaj widać wyraźnie, z jaszczura, znaczy ze skóry jaszczura, który nazywa się Monitor Lizard, i niestety tak dużo tych kanjir wyprodukowano, że stał się on gatunkiem na wymarciu. Tak brzmi ta oryginalna, dosyć wysoko. Co ciekawe, gdyby ją namoczyć wodą, i tak się właśnie tradycyjnie robi, dźwięk by się obniżył, dlatego że to jest prawdziwa, taka naturalna skóra, ona chłonie wodę i jak jest mokra, to zaczyna być coraz niżej. Dlatego tradycyjnie muzyk grający na kanjira ma taką stertę całą bębenków i tylko jak mu jeden wyschnie w rękach, to bierze następne namoczone i gra dalej. Natomiast z pomocą biednym jaszczurom przyszła technologia i powstała taka syntetyczna skóra z jaszczura, czyli jest ona z plastiku, nic nie trzeba zabijać, żeby powstała. Co więcej, nie trzeba jej namaczać wodą, bo jest z plastiku, czyli wody nie chłonie. A gra równie fajnie. Już tłumaczę, jak się gra na kanjirze. Tutaj jest taki, jak to powiedzieć, czynel czy talerzyk, ale jego się w ogóle nie dotyka, on sam sobie wybrzmiewa. Natomiast gra się jedną ręką. W zasadzie nie, gra się dwiema, ale jedna uderza i uderza w taki oto sposób. To się nazywa split hand, czyli podzielona dłoń. To powoduje, że dzielimy jakby dłoń na takie dwie części. O! Wykonujemy ruch w osi, w ten sposób. To powoduje, że jedną ręką można grać naprawdę szybko. Druga ręka natomiast, ta, która trzyma tutaj, naciska membranę, a ponieważ naciska, zmienia jej napięcie, można zmieniać wysokość dźwięku, dlatego kanjira, tak jakby niektórzy mówią, gada, ale można nawet zagrać na niej melodię, no co prawda nie bardzo precyzyjną, ale da się. Kanjira. Bardzo mały, ale bardzo fajny bębenek o wielu możliwościach. I teraz, kiedy mamy już rytm, mamy muzyczne kadzidło, które cały czas nam tam się tli w tle, możemy przedstawić sarangi. To jest ona, ta sarangi. Sarangi oznacza 100 barw, 100 kolorów. To jest instrument smyczkowy.
I te struny, których właśnie dotknąłem, ich się w ogóle nie dotyka tak naprawdę. Je się tylko stroi. Stroi się te wszystkie małe kołki, jest ich bardzo dużo. I do każdej ragi, do każdego utworu trzeba nastroić instrument od nowa, czyli trzeba pewne struny przestroić, no bo każda skala musi być dokładnie odwzorowana w tych strunach. Ja zagram, teraz było słychać w jakiej skali dla Was. Co jeszcze trzeba powiedzieć, to to, że gra się smyczkiem i skraca się te trzy grube struny. One są umieszczone ponad tymi metalowymi, czyli nie da się tej struny docisnąć z góry do drewna, tak jak w wiolonczeli czy w skrzypcach. Trzeba ją skracać z boku paznokciem, czyli dotyka się tutaj płytką paznokcia z boku i przez to również sarangi ma bardzo specyficzne brzmienie, bo glisem, czyli takim posuwistym ruchem, przesuwa się palec po strunie. Posłuchajcie, jak to brzmi. To czasami może nam się kojarzyć właśnie z takim orientalnym śpiewem i nie bez powodu, dlatego że przez wiele stuleci sarangi służyło głównie do tego, żeby wturować śpiewakowi, czyli śpiewak śpiewał jakąś frazę, a sarangista musiał być na tyle sprawny, że ją zapamiętywał i od razu powtarzał na instrumencie. Na sarangi usłyszycie ragę kalian. Raga kalian to jest taka raga wieczorna właśnie, czyli odpowiednia do pory, która teraz jest w czasie nagrania. O bardzo takim zamyślonym, kontemplacyjnym nastroju, ale jest to bardzo popularna raga w Indiach. W zasadzie każdy zna tą skalę. Nawet jest ona wpisana w dziurki hinduskiego fletu bansuri, czyli jest tak samo ważna u nas jak nasza gama durowa. A jeśli już mowa o gamie, to u nas mówi się do, re, mi, fa, sol, la, si, do. To jest tak zwana solmizacja, każdy dźwięk ma nazwę. A w Indiach jest podobnie, tylko nazywają się te dźwięki ciut inaczej, czyli sa, re, gama, pa, da, ni, sa. I większość muzyki w Indiach jest właśnie w tych sylabach zapisana. Jeśli jakiś dźwięk z tej podstawowej skali sa, re, gama, pa, da, ni, sa trzeba podwyższyć lub obniżyć, rysuje się kreseczkę u góry albo na dole. I w zasadzie samymi literkami zapisuje się te wszystkie utwory. No ale nie ma też tego pisania dużo, dlatego że jest to muzyka improwizowana, czyli są jakieś melodie zapisane, ale większość ragi, która trwa około godziny, jest po prostu wymyślana, komponowana przez muzyka na żywo. Dlatego nie ma dwóch takich samych rag. One naprawdę za każdym razem są trochę inne. To jest takie tu i teraz. Co więcej, przez pół czasu trwania ragi w ogóle nie ma rytmu. To jest dla nas trudne do pojęcia, bo u nas rytm jest prawie zawsze w muzyce, ale tutaj wstęp, czyli alap, jest praktycznie pozbawiony tego rytmu. Być może muzyk w myślach jakiś puls ma, ale nie gra żaden instrument rytmiczny. Jest to muzyka bardzo taka zasłuchana, kontemplacyjna. Co ciekawe, można na takim koncercie się położyć wygodnie, można nawet zasnąć i nikt nie uważa tego za coś zdrożnego. Wręcz uważa się, że jeśli człowiek zasnął, to znaczy się porządnie zrelaksował, zharmonizował, wszedł w dobry, leczniczy stan i nikt z tego powodu nie będzie robił złośliwych uwag. Także teraz zabrzmi raga kalyan na hinduskim sarangi z towarzyszeniem tampury i kanjiry. Zamknijcie oczy i spróbujcie przenieść się w ten inny świat.
Namaste. To był program Na Strunach Świata. Ja nazywam się Bart Pałyga. Byliśmy w Indiach. Zapraszam na następne odcinki.